Cześć, witajcie. Niedzielny odcinek, krótki wstęp. Jak widzimy, płyty są położone, tak? Zaszpachlowane jest. Za chwilę Wam pokażę pokrótce, w takich powiedzmy krótkich ujęciach, co tutaj i jak zostało zrobione. Troszkę więcej poopowiadam potem. No i ogólnie przymierzam się do gładzi, żeby tutaj ten sufit ogarnąć, wiadomo, nad klatką. Ciężkie dojście, więc rusztowanie. No i co? Czołóweczka i za chwilę troszkę więcej popowiadam. Dobra, powiem Wam tak. Mam tutaj część robót już wykonanych. Ogólnie jest to poszpachlowane, wszystkie łączenia powklejane, wszystkie frizeliny, wszystkie taśmy, co gdzie miało być, jest zrobione. Wyszlifowane oczywiście, czyli można jechać z gładzią. Jeszcze sobie zamierzam to przetrzeć szmatą, bo wiadomo, taki pyłeczek jeszcze się na tym wszystkim tutaj poszlifowaniu gdzie niegdzie delikatny trzyma, więc trzeba by to jeszcze odpylić. No i można jechać z gładzią. Gładź mam gotową z wiaderka, nie reklamuję, ale stosuję Rotbanda i fajnie to idzie. Tak samo było robione w kotłowni wcześniej, jak przygotowywałem pod montaż pieca, więc no fajnie mi się pracowało, więc jest ok. Zaciągam nożem, też to chyba wtedy tam było pokazywane, no i nakładanie wałkiem. Pokrótce coś tutaj będziemy sobie działać. Ogólnie to jest pierwsze pomieszczenie, w którym miałem zrobione płytowanie, także no, więc od tego tutaj sobie zaczniemy z gładziami. W następnych odcinkach zobaczycie dalsze postępy, no ale na razie jedziemy tutaj. Myślę, że ok, to wszystko tutaj wygląda. Nie powinno być problemów, jest to w miarę gładko. Wszystko tu powyprowadzone, narożniki tak samo. Aha, zobaczycie zaraz pokrótce takie etapy, jak to zostało wykonane. Krótkie ujęcia z każdego tutaj, powiedzmy, z każdej czynności, jaką tu wykonywałem. I teraz Wam powiem już od razu, co i jak tam, co tam zobaczycie. Planowałem na początku, wiadomo, tutaj sufity podwieszane są do konstrukcji, która jest do drewna, nie, do krokwi montowana, czyli wiadomo, że to wszystko tu pracuje. No i według technologii no, powinno być tutaj połączenia ślizgowe ze ścianą. Natomiast zasugerowałem się tym i tak myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Na jednym z kanałów, jeszcze też będę o tym pewnie wspominać nieraz, u Krzyśka zobaczyłem, czy w ogóle mówił on, że stosuje połączenia nieślizgowe, a wklejane w narożnikach taśmy tooth tape. No i tak też postanowiłem u siebie tutaj w domu robić. Także tutaj mam narożniki z wklejonymi taśmami tooth tape. Liczę na to, że to nie będzie pękać, bo z akrylem na połączeniach ślizgowych różnie bywa. Jeśli no oczywiście akryl nie pęka, nie powinien, to pracuje, a pęka za to farba i to jednak jest tam widoczne. Na pewno nieraz jeszcze Wam o tym wspomnę w jakimś filmie, no ale tak postanowiłem zrobić. No, rozwiązanie pewnie troszeczkę droższe, bo wiadomo, te taśmy tanie nie są, natomiast jeśli miałoby to zagwarantować, powiedzmy, brak rys w narożnikach, no to jestem gotów dołożyć troszeczkę, żeby jednak ten efekt był, powiedzmy, fajniejszy. No jeśli się nie uda, no to trudno, no ale na razie tak to stosujemy. Liczę na doświadczenie fachowców zajmujących się tym zawodowo. Dobra, więc na początku będzie wklejanie taśmy z ślizgowej, a później tej taśmy już nie będzie, no bo pokazywałem wszystko po kolei, co było tutaj robione, także nie zdziwcie się. Wykorzystałem taśmę do oklejenia tutaj włazu. Dobra, oczywiście tak, zbrojenia oryginalne,
z wklejoną frizelinką, zbrojenia nieoryginalne. Tak samo frizelinka na wszystkich łączeniach, łączenia nieoryginalne najpierw wypełnione, po wyschnięciu dopiero były zatapiana była ta frizelina. No i na koniec szły też te łączenia narożników, tak? Niby te taśmy tutaj są do narożników wewnętrznych, czyli takich ściana, sufit. Natomiast zastosowałem też na narożnikach zewnętrznych i dało radę bez problemu. To są, wiadomo, kąty chyba bardziej rozwarte niż 90 stopni, więc no tutaj aluminiowy kątownik ciężko byłoby zastosować, natomiast ten też spokojnie dał radę. Mała sugestia, bo ja tutaj zrobiłem odwrotnie. Jeśli będziecie mieć takie łączenia, one głównie są na klatkach i też jakichś tam ogólnie przy dachach czterospadowych, czyli te kąty zewnętrzne, zróbcie sobie najpierw narożnik, a dopiero później wyprowadzajcie te narożniki przy suficie. No ja zrobiłem odwrotnie i później musiałem troszeczkę nadkładać. Liczę, że jeszcze to nie jest ta linia idealnie równa, nie wyszła, bo wiadomo, to łączenie tutaj, ten narożnik troszeczkę pogrubia, no i tutaj mi troszeczkę odeszło. Już to próbowałem troszeczkę naciągnąć, jest to w miarę spoko, ale jeszcze przy gładzie ostatecznie, wiadomo, troszeczkę to pewnie grubiej pójdzie. Postaram się to wyprowadzić. Więc tak, za chwilę Wam pokażę, nazwijmy to timelapse z tego, co tutaj było robione. Natomiast za chwilę po tym przymierzam się do gładzi. Gotowa gładź z wiaderka. Troszeczkę ją sobie rozrzedzę, żeby się lepiej nakładała, bo z tego co pamiętam, ona jest troszeczkę za gęsta na wałek. Słabo się do niego klei, tak, żeby sobie można było moczyć i ładnie tutaj rozprowadzać. Także troszeczkę wody dodam, rozmieszam, no i będziemy tutaj działać. Dobra. No to co, puszczamy krótkie streszczenie z tego, jak tutaj powstał ten sufit. Dobra, tak, w sumie poszło 5 pół litra wody na to. Nie jest to jeszcze jakieś super rzadkie, konsystencja farby to raczej nie jest, ale mimo wszystko tak skapuje czasami na podłogę. Okej, no mamy tyle zrobione. Najgorzej wiadomo jest w narożnikach. Myślę, że nie jest najgorzej. Fajnie to wygląda. Jeszcze delikatne szlifnięcie i będzie ok. Wiadomo, jakieś poprawki zawsze mogą wystąpić. Jakby coś tam gdzieś, jakaś dziurka czy ryska powstała,
Wiadomo, z tymi narożnikami pewnie będzie się trzeba troszeczkę pobawić. Bo one tam mogą wyjść tutaj różnie, ze względu tego, że od ściany ciągnąc nie jestem w stanie równo tu ustawić, żeby wyszło ładnie. No zobaczmy. Też by się przydało troszeczkę mieć materiału na nożu, żeby ten narożnik... O, widzicie, tu nie jestem w stanie zaciągnąć do końca. Brakuje mi po prostu podłogi pod nogami. Dobra, jak widzimy, postępy jakieś są. Się wkleiło. Nie dobrze. Dobra. Jeszcze taki numer. Jak mam zaczynać od narożnika, to nakładam sobie troszeczkę tutaj na nóż gładzi, bo tam wałkiem nie zawsze dojdzie. A właściwie nie dochodzi. I potem tam jest za cienko. Co to się tutaj... Jakiś paproch. O. Dobra. O to chodzi. Tutaj nie dojechałem, no bo nie mam możliwości. A tak mam troszkę materiału już i jestem w stanie fajnie sobie to zrobić. Dobra. Teraz to, co zebrałem na tą stronę, zobaczycie w kolejnych materiałach tam na dole, na parterze, w salonie już mam troszeczkę też ogarnięte, więc później tam wskakuję z głodziami, więc jakoś to już poleci. Tu oczywiście jeszcze, znaczy oczywiście tutaj na razie nie ma. Klatka poszła na pierwszy ogień, żeby właśnie móc się pozbyć tego rusztowania, tu spokojnie płyty wnosić i tak dalej. Więc co będzie trzeba z rusztowania, jeszcze tutaj góry ścian, tu akurat nad samą klatką też porobię, a później reszta pójdzie już czy tam z drabiny, czy z miejsca będzie można jechać, więc to będzie już można rusztowanie rozebrać. Na razie jest tak, jak jest. No myślę, że zaczyna to fajnie wyglądać, wiadomo, coś będzie trzeba szlifnąć. No ale myślę, że będzie ok. Dobra, zobaczcie, jest no zaciągnięta pierwsza warstwa, właściwie pierwsza i jedyna, mam nadzieję, na suficie. Zostały mi te skosy, ale najpierw właśnie muszę troszeczkę podrzeźbić tutaj, znaczy wydrapać to, co się ubrudziło przy nakładaniu wałkiem i sobie chyba oblecę wszystko. Tu widzimy też jakieś mazy. Wiadomo, no to chlapie z tego wałka. Czy jak się dojedzie, trzeba to podrównać. I sytuacja wygląda w ten sposób. Jest... O! Po tyle jest zrobiona gładź. Tutaj praktycznie dookoła, powiedzmy od góry na wysokość taką, jak widzimy. Na ścianach są dwie warstwy. Natomiast na suficie oczywiście jedna.
I wstępnie zostało to wszystko wyszlifowane. Oczywiście mówię o suficie. Sufit został już wstępnie wyszlifowany, zostały zrobione delikatne poprawki, no bo troszkę się okazało, że gdzie nie, gdzie trzeba było poprawić. I zaraz będę przystępować właśnie do po prostu takiego już ostatecznego przeszlifowania. Dobra, żyrafa podpięta. Jaki papier do szlifowania? To jest bodajże 180, ale ona jest tak wyjechana, że praktycznie jest tutaj bardzo, bardzo drobna. Może być 240. Ja tą 180 jechałem najpierw te wszystkie łączenia, szlifowałem i tak dalej, to nie tylko tutaj. Także ten papier jest mocno zużyty, ale o to mi właśnie chodziło, żeby praktycznie tylko delikatnie ścierał. Ja nakładam to nożem, więc bardzo fajnie zaciąga się ta powierzchnia, bardzo gładka jest po zaciągnięciu, niewielkie tylko takie na łączeniach czasami sznytki się pojawiają, które idziesz pachelką ładnie zedrzeć, i niewielkie jakieś tam zgrubienia czy coś, po prostu taka polerka, że tak powiem, jest wymagana. Nie chcę tutaj zbyt grubego papieru używać, żeby po prostu nie robić sobie kółek, więc zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądało po zakończeniu zabawy z żyrafą. No a teraz jedziemy z tematem. Bez prądu to nie podziałamy. Dobra, no to jedziemy. Dobra, takie miejsca jak tutaj, czyli narożniki czy coś takiego, można podjechać z grubsza żyrafą, ale bezpieczniej jest zrobić to ręcznie, żeby sobie ładnie wyprowadzić tutaj ten narożnik, cały ten szpic, że żyrafa zawsze może troszeczkę zjechać i będzie trzeba poprawiać. No i oczywiście tutaj też do samych rogów nie dojedziemy, więc też trzeba ręcznie się pobawić i te narożniki ładnie tutaj powyprowadzać. No i właściwie to tyle. No i podstawa, dobre światło, które rzuci cienie. Albo jakiś mocny LED, chociaż w moim przypadku halogen najlepiej się sprawdza. Chociaż żywotność tych żarówek jest bardzo słaba. No ale dają mocne światło. Takie 400 W. W zupełności wystarcza, żeby tutaj było dobrze widać. No i co? Jeśli po przeszlifowaniu okaże się, że jest jakaś dziura, no to trzeba będzie poprawić. Oczywiście szmatka się przydaje, żeby później przetrzeć to. Zobaczcie, ile jest z takiego szlifowania. Tak samo z żyrafy, bo gdzieby mnie teraz nie przetarł, to na suficie zostaje pełno tego, mimo że jest odkurzacz od Cysa. No ale jednak ten pyłek się zawsze jakoś przyklei. No i warto sobie to przed gruntowaniem później wszystko powyczyszczać, powycierać. No i dobra, proces szlifowania zakończony. Pozostaje tylko odpylić, no i sufit byłby gotowy do gruntowania. No ale oczywiście jeszcze muszę skończyć ściany, nie? Sukcesywnie rozbierać rusztowanie tu w tym miejscu i schodzić niżej. To, co trzeba było z rusztowania, jest gotowe. No i fajnie, cieszę się, że mam ten etap tutaj za sobą. Właściwie najgorszy. Najgorszy, no bo wiadomo, że tutaj utrudnione dojście.
I te tutaj takie wygibasy, czyli te narożniki zewnętrzne, to też wiadomo, każdy narożnik trzeba się przyłożyć, żeby go ładnie wyprowadzić. Dobra, ja myślę, że na ten odcinek to wszystko. Jakieś gładzie, jakieś prace jeszcze z tym tematem na pewno będą na filmach, także jeśli ktoś jest zainteresowany tym etapem, to serdecznie zapraszam. Szukajcie na kanale tego typu filmów. Pozostałych zapraszam do innych filmów na moim kanale. No a teraz żegnam się z Wami. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia i cześć.